Robiliście kiedyś polędwiczki w taki sposób? Są pyszne. Zobaczcie, jak ja to robię. Cztery polędwiczki, około 2 kg. Kroimy na grube kawałki. Najpierw sól kamienna, 17 g na kilogram. Potem rozdzielam na dwie części. Do jednej dodaję 2 łyżeczki pieprzu i po pół łyżeczki czosnku i ostrej papryki. Do drugiej 2 łyżeczki przyprawy do żelki, dowolnej. Mieszam i przekładam do mniejszych pojemników. Zostawiam na 3 dni w lodówce. Po 3 dniach jedną porcję umieszczam na potrójny hakal do ryb. Suszę i rozgrzewam w wędzarni 65 stopni 46 minut. Potem zaczynam wędzić w tej samej temperaturze. Nie mniej niż godzinę, nie więcej niż 2. Drewno, buk i śliwa. Pogoda mroźna, nastrój jeszcze świąteczny. Czas zajrzeć do wędzarni. Piękny widok. Koniec wędzenia. Ustawiam 125 stopni. I po 15 minutach dokładam miskę, żeby zbierała kapiący mięsny sok. Ustawiam 150 stopni Celsjusza na 30-40 minut. Gotowe. Widok i zapach, że aż skręca z głodu. Trochę grillowego lata w środku zimy. Tak to wygląda, jak widzicie. Pachnie cudnie. Musiałem zdjąć kurtkę, bo na dworze trochę przymroziło. Ciężko byłoby w samej koszulce do wędzarni wyskoczyć. Trzeba spróbować, prawda? Zanim będę to na talerze dzielił. Proszę bardzo. Zachowało soczystość w środku. Nie za dużą, ale jest. Ale zapach jest naprawdę... Głodny jestem.
W środku zimy mam namiastkę grilla, bo tak to można nazwać. Fajne, soczyste kawałki polędwicy, przypieczone, aromatyzowane dymem. Wspaniała porcja na obiad. Dzisiaj, pikanterii trochę czuć. Dzisiaj tylko jedną porcję zrobiłem. Domowników jest mało, byśmy sobie ze wszystkim nie poradzili. Jutro na drugi raz będzie inny smak. I w skrócie jutro też Wam opowiem. A dzisiaj coś pysznego. Pyszotka. Nakładam na talerze wszystko domowe. Polędwiczki domowe, ogóreczki domowe. Nic więcej nie trzeba, bo to, co domowe, jest lepsze. Nakładam, siadamy do stołu, jemy. Jutro pokażę Wam, jak wyszły drugie. Następnego dnia cykl powtarzam. Prawda, że pięknie? Jeszcze ładniej wyszło niż wczoraj. Wczoraj było pikantnie. Dzisiaj jest ewidentnie w stylu jerky. Czas spróbować. Proszę bardzo. Może tak lepiej. Gorące jeszcze, bardzo gorące. Wczoraj był pazur, dzisiaj jest więcej aromatu i zdecydowanie więcej smaku. Świetnie wyszła ta wersja, bo mi to zależy od rodzaju przyprawy, jakiej się użyje. Ja jakoś gotową mieszankę użyłem do dżelki, taką w stylu jamajskim, ale soczyście, naprawdę smacznie i bardzo aromatycznie. Piękna sprawa. Nie będę już tego rozkładał, znaczy będę, ale już nie przed kamerą, na talerze, na dzisiejszy obiadek. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, spróbujcie, naprawdę świetnie, jakie coś wychodzi. Zapraszam na kolejne odcinki i do zobaczenia. Smacznego Wam życzę, hej! Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam!